Cześć moi drodzy, z tej strony Kino, witam was w kolejnym odcinku z serii Uncharted 4, czyli też przygód Nathana Drake'a. Ostatnio odkryliśmy jaskinię, do której musimy się dostać. Sam się skrzywił, jak przyświeciło mu latarką po twarzy. Ciekawostka. Brakuje mi tu naprawdę jakiegoś takiego szybszego biegania. W sumie Nathan sobie cały czas truchta. Nie wiem, czy to było, czy to są schody, którymi tutaj wchodziliśmy. W sumie Natalia to ogarniała, ale tak, to jest to. Cholera. Otworzyli tamtą bramę. Dobrze, bo tamtędy idziemy. Okej, idź za mną. Zadowcy w górę się otwierają? Nie. Myślisz, że mamy gości? Miałbym. Sztorm zakłóca łączność radiową. Nasz ciągle nic się nie da. Jak zaraz się nie odezwą, da się do nich. Poszlak. A, nie, to nasz brat. Pilnujcie się! Mamy tu kolejnego trupa! Wciąż tu są, do diabła! Nie, nas tu nie ma. Tutaj mamy ziomka jednego, drugiego, tu idzie trzeci. Tamten poszedł, ten tu się patrzy. W trawę, w trawę, w trawę. Cholera, za dużo ich tu. Co to było? Nic tam nie ma pusto. W ogóle nasz bratki tu się śmiga. Nagle nikt go nie widzi. Ej, są tutaj! O szlak! O szlak! Nathan, no! To jest ziomek, daj go! Kitra! A tak ładnie szło, no! O, szlak! Zeskakuj. Okej. O szlak. Dobra, Nathan. Turloj. Ja tu jestem, cholera. Nathan, mam coś dla ciebie.
Do ściany. Dobra, nieważne, nie chcesz do ściany, to nie chcesz do ściany, spoko. Sam się rżni. Chyba ty. Boję się, że właśnie któryś z tej strony mnie zajdzie. No chyba ty. Dobra. Chyba wszyscy. Trochę się obawiam tej bramy. Nic nie było źle. Spróbujmy otworzyć bramę. No to siup. Naprawdę mam wrażenie, że wpadną gdzieś, gdzie będzie jeszcze więcej ziomków. No. Dobra, są. Jak ci idzie? Świetnie. Miałem nadzieję, że znajdziemy tu skarb. Ale to nigdy nie jest takie proste. Znam to z doświadczenia. No, nie da się ukryć. Było tam to fajne coś z konstelacją. No, fajne to było. A, no było fajne. Właśnie, Nathan. Myślicie, że tędy? Boże, stary. Dobra, jest jeden krzyż, jest drugi. Tam ciągnie nas Avery. Avery dostaje to, czego chce. Jeżeli my tylko dostaniemy złoto, to będzie spoko. Teraz mam dziwne przeczucie, że jakoś tak kurde piękny nie będzie. A spoko, 12 na 10. Jesteśmy na szlaku, ale... Czy on skakał wieloryb? Nam się wydawało. O rany, co mogę dla was zrobić? A, nie gaś silników. Niedługo wrócimy. Dobra, dawaj znać. Jasne. Nie wiem, czy tak niedługo, ale zobaczymy. Dobra, mam wrażenie, że coś tam na morzu się ruszyło. Sam coś tam chyba jęczy. Spójrz na te belki. Nie wygląda to na robotę nigdy. No cóż, pewnie Avery. Słyszę. Się nerwowo. Powinieneś się cieszyć. Mam nadzieję, że więcej osób nie przyleci, żebyście wydarli. Super, że zabiłam trzech, nasz brat nie zabił nikogo. Chyba nie ma jak przed nimi uciec. Tak. Im bliżej katedry, tym więcej. Będziemy ich rozwalać, chodź. Jazda, chodź. Opa. Jestem za wysoko. No. Aha! Czekam. Już myślałam, że... No to zobacz. A w tym czasie skoczę sobie tam. Skarb. Leki brzydkie. No. No i... Jo, Chryste, jakie to ciężkie. Co tak właściwie robisz? Tworzę ci...
Myślę, że mogło się zaczepić hakiem. Wytrzyma nawet twój ciężar. A, dziękuję. No właśnie. Wytrzymał cię, L1. Opa. Myślisz, że mnisi to zbudowali? Nie wierzę. Raczej wątpię. Jakiś system wyciągów. Do podniesienia wielkiego skarbu? Czegokolwiek. Jak mogłem to przegapić? Najwyraźniej mieliśmy razem to znaleźć. Ha, jak romantyczne. Tu mnie zaskoczę. Chyba, że mam po tym zejść. Chyba nie. Czy się tutaj mogę gdzieś rozbujać? O, chyba to. Ha. Hej, możemy się wspiąć! Idę. Fajne to. Podoba mi się, nie powiem. No to trzeba się było ubrać. Chcesz się mam złapiesz się tego? Okej, może nie był to najlepszy pomysł! Dobrze, że nie trzeba tu patrzeć w stronę, w którą chce się używać. W sensie, że w większości gier jest tak, że jeżeli mamy się czegoś złapać, to żeby nasza postać, co z tego, że nam się pojawi informacja, na przykład rzuć czymś, tylko... Dobra, czekajcie, chyba w tą stronę, czy nie w tą? O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że czasami się właśnie pojawia informacja, że a, tutaj możesz użyć tego, ale żeby tego użyć, trzeba w tą stronę patrzeć. W Unchartedzie tego nie mam, on sobie może patrzeć przed siebie, a jeżeli ma użyć liny, to niej po prostu użyje. I to mi się bardzo w grze podoba. Zwłaszcza, że często są takie sytuacje, że nie mamy za bardzo kiedy nawet zerknąć w... Nathan! Dobra. Nathan! Na dole! Ten klif się zepsuł. No shit. Kochany braciszek. Właś, Nate. Serio. No właśnie tak się zastanawiałem, czy nie będę sobie mogła rzucić. O! Pięknie doskoczył. Nie, poruszanie się w Uncharted jest takie fajne, w sensie bardzo płynnie to idzie. Właśnie to połączenie wspinaczki, skoków. To jest coś, co mnie strasznie wkurzało w Assassin's Creed Underground? Nie, ta piosenka była Underground. Tym, co było rodzeństwo. Że tam też była kotwiczka, tylko trzeba było biec, żeby użyć kotwiczki, trzeba się było zatrzymać, użyć, poruszyć się na kotwiczce i dopiero zaczynałeś biec. I to też po tym, jak wylądowałeś, a nie szło to płynnie. A tutaj mamy skok, zjazd, skok, kotwiczka, skok, wspinaczka, nie? I to wszystko po prostu jakoś tak sprawnie idzie. Martwi mnie to, że pokazała mi się broń i ilość dostępnej amunicji, co znaczy, że zaraz będziemy się strzelać. Rozumiem, że tu schodzimy na dół. Opa. Zbliżamy się do Rejfa. Wiem.
Co to było? No dobra. Boję się, że jak użyję tego, żeby się tam przedostać, to... to mnie nie zauważą, ale... No teraz to już... No ich... Brzydko mówiąc, chuj bombki strzelił, bo nikt nie będzie. Ale mam nadzieję, że zobaczycie, że zaraz... Lepiej mi idzie sam, jakbyś mógł tego pana tam za mną. Dobra, bracie, nie potrzebuję cię obok siebie, potrzebuję, żebyś... Nathan! I naprawdę mnie nawet mogą zastrzelić, a ty dalej się nie nauczysz używać mojego imienia. Przyjadę tak, żeby się tam na skały rzucić. Tędy, tędy. To może być niestabilne. Najemnicy. Myślałem, że Rafe ma rozum. Ej, sama, pomóż mi z tym. Ej, słuchaj, a co jeżeli no. Tylko to wciąż podtrzymuje tunel? To przepraszam. No to mamy problem. Dobra. Okej. Trzymasz? Obyśmy nie musieli przepraszać. Dobra. Tędy możemy zjechać. Myślę, że możemy zjechać i wskoczyć w te skały. Okej. Dobra. To już to zrobiłam, więc tutaj trzeba ostrożnie, ok? Oj. O, cholera. Pamiętasz, szczególna ostrożność. Dzięki. Zastanawiam się, czy po ścianie jakoś, nie? Ale chyba... Powodzenia sam. Co on tu kuźwa naszkicował? Może tak jest. Profit Death Drop. Piękny podpis. No też się prosiło, żeby była znajdźka. Nie oszukujmy się, takie miejsca po prostu aż krzyczą, znajdź mnie. Nie no, zajebiście. Wejdziemy do jaskini. Jaskini? Tak, możemy stracić zasięg. Nie martw się. Dobrze, zostawię dla was obiad.
Dobra. Ładne widoczki. Tylko coś dobrego na ten obiad. Okrężną drogą. Zobaczmy, co zostawił Ewel. Oj tak. Te duchy z Szorlań siedzą zaraz obok tej jaskini. A, i tak chyba jesteśmy tu pierwsi. Plum, 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 plum. Przeciskamy się. Ten... dobrze, że zjadłem małe śniadanie. Straszne posągi świętego Dyzmy są. Rzeźbione schody? Są. Nat, jestem pewny, że jesteśmy... Newton! O, tu drzwi. No, na to wygląda. Z jednej strony nam skoczyło, ale no... Chodź, spójrz tu. Potrzebny jest jakiś klucz. Nie wsadzałam tam łapki. Ślisko. Jest tu jakaś dźwignia. No, śmiało, pociągnij. A-a. Co? A jak to pułapka? No już, bez przesady. To na bank pułapka. Czego ty się boisz? Czy straci rękę? Rękę? Dorobię ci ładny hak. No dawaj. Sam se ciągnij. Okej, próbuj. Nie no, jak chcę, to niech se ciągnie sam. Poważnie? Proszę, proszę. Interesujący wystrój. Ci, którzy zasłużą, przybędą do Edenu, a tych, którzy zawiodą, ponury los napotka. Eivery chyba był lepszym piratem niż poetą. To nie jego. To znaczy? Patrz. Pirat z Rhode Island. Thomas Tew. To nie może być on. To jego pieczęć, ale on zginął na morzu, poszukując skarbów. No tak, jeśli wierzyć opowieściom. Jeśli to jest jego znak, to jaki jest właściwie jego związek z tym wszystkim? Pewnie przeniósł gdzieś skarb? Dobre pytanie. I radzę się streszczać, bo oni nam wysadzają wszystko. Kim według ciebie są ci goście? Tymi, którzy zawiedli ich chyba. Avery albo Thomas tu próbują nas wystraszyć. Dobrze, że jesteśmy zaprawieni w boju. Racja. Drzwi się zamknęły. Rozumiem, że nie tędy, a tamtędy. Nie, prawie, tam ci nie przestaną wysadzać, to będziemy zaraz w dupie. Tak długo wytrzymam. Pozdro sam. Dobra, trzyma się, chodź. Chyba nie zbudowano ich zgodnie z kodeksem. Byliście. To piracki kodeks. You are a pirate. Okej. W dupie. Opracowany do perfekcji. Naprawdę martwi mnie to, że tamci cały czas się wysadzają. Te jaskinie pójdą się trzaskać. Nie rozumiem. A ja też nie. Skoro Avery chciał ukryć skarb, to po co mu inny pirat? Może uważał go za członka załogi. Może by znał. Tak, a Tew mógł zagarnąć cały skarb dla siebie. Tylko nie kracz. No, niedługo i tak się dowiemy. No, trzeba będzie pójść też, ale... Brawo! Cóż, brawo! Tędy nie idziemy. No, przynajmniej nie spadliśmy do dziury. To fakt. Nasz brat ma fazę na pojawiam się i znikam. Wyszukana, co nie? Można tak powiedzieć. To się pewnie też jakoś coś z tym robi. Kolejny przełącznik. Dobra, to ja tylko.
ale on chyba go nie znał. To się przyłączył. Widzę coś tam na samym dole. To wiadro. Aha. Tu gdzieś była woda. Co to? Wiadro na pewno. Dobra, podaj mi je. No już. Masz. Włożę je do tego ogromnego czegoś. No włożę je tam. Zobaczmy, co robią te koła. Pewnie tutaj by wypadało, bo ustawa jest krzyża. Ma to związek z trzema krzyżami? A. Wydaje mi się, że patrzymy na Jezusa, dobrego Dyzmę i złego Gestasa. Słyszałem, że biały krzyż należy do Dyzmy. A czarny do Gestasa. Dyzma był... Ej, Sam! Dyzma był po lewej stronie Jezusa? Patrzymy na nich z przodu czy od tyłu? No, z przodu. Tak, był po jego lewej. Okej, tak. Czyli tak. No. Nie, nie, nie. Zaczekajcie. Wody dać na... Tyle? Można użyć przełącznika. Woda musi być... Mi się wydaje, że woda musi być na górze. Patrz, coś się tam przesunęło, gdy postawiłeś wiadro na górze. No. Mechanizmu do drzwi prowadzi jakiś tunel. Czyli wiadro powinno być na górze. Zostaw je. To musi Dobra. Być to. Sprawdź. Tak? Ciśniesz przełącznik? Nie urwał mi łapy. Jest okej. Nathan! Jeśli to miał być strach, to na pewno nie wiadę. Trzeba było znać Dyzmę, o którym Avery i jego załoga naprawdę sporo wiedzą. Łatwy ten sprawdzian. Patrz pod nogi. No macie szczęście, że byliście w szkółce. Wygląda jak Moria. Myślę, że będzie pan luk. Opa! Jezus, Nathan. Zawał przez ciebie, chłopie, dostanę. No pewnie tak, chodź tu. Naprawdę teraz mi koszą? Wypindałem z tą kosiarką. Użyj tego, żeby sięgnąć do wyżłobień w ścianie. Masz rację. Nie spicujesz mi tego na łeb? W ogóle jakieś skrzynie na kółkach mają w tym w jaskini piratów, nie? No, pozdro 600. No, możesz poczekać. Opa.
Pewnie było łatwiej, gdy mosty i kładki nie były zarwane. Spóźniliśmy się jakieś kilkaset lat. Sprawdźmy, co tam jest. Tam jest jakaś znajdźka. Co? Mam iść trochę wolniej? Czekaj, rozglądam się. Widzę tam światło. O, katakumby. No tak, ma sens. Jesteśmy pod katedrą. A i w tam na górze kombinuję. Oj, bardzo kombinuję. Czemu mi latarka zgasła? O! Dobra, czekaj. Co? Posłuchaj. Znaleźliście coś ciekawego przy mogiłach? Nic, nie licząc kilku starych epitafiów. A kopaliście przy kapitularzu? Tak, proszę pani. Przy północno-zachodnim obszarze też. A może w strefie południowej? Jeszcze nie. Dopiero jutro przeniesiemy tam dźwig. Nadine. Dopilnuj tego. A na razie kopcie tutaj bez dźwigu. Za chwilę poślę tam kilku ludzi. Dobrze. Rafe, a jak tam twoje manuskrypty? Mogę na słówko? Informuj mnie. Tak jest. Słyszałeś? Znaleźliśmy nowy obszar pod katedrą. Owszem. Byłaś tam? Nie. A co? Nie za wiele się tam ostało. Po ich robotach strzałowych. No, moi ludzie mogli przesadzić z tym. Banda uzbrojonych słoni w składzie porcelany. Zrobili znacznie więcej w dwa dni niż my w dwa miesiące. Wiesz. Raczej nie zbadam sterty gruzu. Powiem im, żeby cię koniecznie uprzedzali o swoich posunięciach. Albo powiedz, żeby po prostu poczekali, aż przeanalizuje to, czego jeszcze nie rozwalili. Nie, nie mamy już czasu, żeby tu siedzieć. Z całym szacunkiem, ale mam nieco więcej doświadczenia w tej materii niż ty. Próbowaliśmy twoich metod. Nie, Chrzan. Ty po prostu chcesz to miejsce zrównać z ziemią. Co? Chciałam ukraść ten krzyż na długo przed tym, jak trafił na aukcję. Tą, której niestety w żaden sposób nie mogłam zabezpieczyć swoimi ludźmi. Aukcja to był najprostszy sposób na zdobycie krzyża. Zamiast zdać się na moją intuicję, słuchałam ciebie i teraz mamy konkurencję. Skąd miałem wiedzieć, że się boję? Pierdolów. A może chciałeś go zwabić? Co? Po co nie bym miał to robić? Żeby odwalił czarną robotę za ciebie? Mam rację. Chodzi o to, że odechciało mi się z tym cackać. Jeśli skarb tu jest, znajdziemy go. A jeśli nie, to może czas się zwijać. Hej. Ale z takim dzibciukiem z ryją. Oczywiście. Jak coś znajdziemy, tam znać. Cipciuk, coś z ciebie wyrośnie. Ruszmy się, bo zaraz nam wysadzą ten skarb. A, albo zaczną się miziać. Czekaj. Myślisz, że ma rację? Z czym? No z Rafe'em, że chce cię zwabić. Póki nie ma przewagi, to nieważne. Bez znaczenia. Dobra, słuchajcie, przenieśmy się na jakiś może stabilny obszar. Bocznej sali, bo tutaj na pewno jesteśmy sami. O, myślę, że tutaj możemy skończyć odcinek, który mam nadzieję, że wam się podobał. I standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mnie widziane, pozdrawiam z kina, trzymajcie się i cześć!